Mieszkańcy bloków przy ulicy Mickiewicza zaalarmowali straż pożarną. Wokół bloków czuć było gaz. Skąd się wydobywał? Tego strażacy nie mogli wykryć. Przyjechało pogotowie gazowe i sprawdziło specjalnymi czujnikami instalacje i studzienki. Hałdy śniegu zalegające przy chodnikach bardzo utrudniały do nich dostęp. Na szczęście żadnego poważnego wycieku nie wykryto. Galeria na poddaszu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej trzyma się wyznaczonego harmonogramu wystaw. 22 stycznia otwarto tu kolejną ekspozycję zatytułowaną Kwadratura Natury. Dziękuję za zaproszenie na to, w mojej ocenie, wyjątkowo ważne wydarzenie kulturalne w życiu naszej uczelni. Wystawa fotograficzna przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Fotografii pod duchowym, merytorycznym i każdym innym przywództwem pana Tramonińskiego po raz kolejny pokazuje wytwór swoich prac. Wybraliście Państwo temat natury pod przewrotnym tytułem jej kwadratura, stawiając sobie wysoką poprzeczkę, jak zawiadamiacie nas w swoim zaproszeniu, a licząc, że tę poprzeczkę zdołacie pokonać. Przed chwilą pozwoliłem sobie obejrzeć Państwa pracę i w mojej ocenie, aczkolwiek nie jestem specjalistą z dziedziny fotografii, twierdzę, że tę poprzeczkę zdecydowanie udało Wam się pokonać. To nie natura jest kwadratowa, lecz celowo określony format prac. Są to najczęściej tematyczne cykle przedstawiające kadry uchwycone podczas letnich wędrówek z aparatem fotograficznym. Tak, z jednej podróży wrześniowej, szkoda, że niestety nie październikowej albo listopadowej, gdyż Bieszczady w tym okresie jednak wyglądają najpiękniej. Niektórym autorom nie wystarcza naturalne światło, chmury, gra cieni. To też upiększają swoje zdjęcia poprzez komputerową obróbkę. Tak przekształcone zdjęcia nabierają dodatkowych walorów, bądź zupełnie tracą naturalne walory klasycznej fotografii, przypominając grafikę. Zawsze w swoich pracach podkreślam jednak grafikę komputerową, jednak fotografia, jaką tutaj prezentuję, natura nie jest zdecydowanie moją, że tak powiem, działką, gdyż głównie specjalizuję się w portretach, przerabiam zdjęcia, staram się szokować troszeczkę ludzi swoim spojrzeniem na świat, wklejając zamiast rąk różne inne rzeczy, wycinając pewne części ciała. A technika to głównie jest nakładana tekstura, są chmury po prostu, jedne są przyciemniane, rozjaśnione. Nie chciałam, żeby te wszystkie zdjęcia wyglądały jednokolorowo, właśnie chciałam urozmaicić ten widok bieszczadzki barwami różnymi. Wystawa jest efektem prac Studenckiego Koła Naukowego. To są w sumie sami studenci, jest też kilku członków honorowych spoza uczelni, szczególnie zasłużonych naszego koła. No i generalnie to wszystko, tak? 10 członków ogólnie jest. Dotąd wystawialiście gdzieś pracę? Przeważnie tutaj, aczkolwiek braliśmy też udział w innych projektach. Każdy już tutaj ma jakąś tam swoją drogę, którą przebył już. Ciekawa ekspozycja oddająca mentalność i sposób postrzegania świata i natury przez ludzi młodych, chcących zapisać i utrwalić swoje przeżycia w fotograficznym kadrze. Tysiące zdjęć. Wtedy zajmowałem się fotografią, kiedy ta fotografia była jeszcze trudną sprawą, bo robiło się zupełnie innym sprzętem i na innych materiałach. Powiedzmy dzisiaj właściwie wystarczy tylko nastawić aparat na obiekt, pstryknąć i potem można wszystko z tym zrobić. Miała być tematyka natura ogólnie, miało być jakieś portrety, pejzaże, przedstawienie krajobrazów. Takie z początku wybrałem, ale później zrobiłem kropelkę i tak mi się bardziej spodobało. Najpierw była 1-3, w końcu wziąłem 8 kropel. Dlaczego fotografia akurat? Dlaczego fotografia? No, hobby. Przypominamy, ekspozycję można oglądać w galerii na poddaszu w Pilskiej PWSZ. Ferie zimowe już minęły. Dzieci, które w tym czasie pozostały w mieście, miały do wyboru wiele ciekawych zajęć i imprez. Choćby taką jak ta, którą organizowała Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa. Dzieci autokarem pojechały do Kaliny. W poniedziałek był pierwszy dzień ferii w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego. Tam na sali widowiskowej dzieci się o godzinie 10 zebrały. I te ferie trwały właśnie do dzisiaj, przez te 5 dni. W poniedziałek był taki dzień organizacyjny, podział na grupy, bo muszę tutaj wspomnieć, a przede wszystkim powiedzieć o tym, że wspomagają nas harcerze
z komendy chówca ZHP. We wtorek był dzień właśnie zajęć w plenerze. Dzieci poszły do parku na takie zabawy plenerowe. W środę był dzień sportu, więc pełno właśnie sportowych zajęć. W czwartek dzień babci, więc był, a wcześniej był właśnie bal karnawałowy. Dzieci się poprzebierały, potem szykowały laurki na dzień babci. A dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj w Nadleśnictwie Kalina, gdzie jak widać ognisko, pieczenie kiełbasek. I dzisiaj jest dzień ostatni i z dziećmi się dzisiaj pożegnamy. Mimo dotkliwego zimna nastroje były gorące. Część dzieci poszła do lasu szukać tropów dzikich zwierząt. Pozostałe zabawiała grupa harcerzy. Byłam tylko raz. Dzisiaj, tak? Wczoraj. I co robiłaś wczoraj? No tańczyłam z bratem i koleżankami. Czyli byłaś na balu karnawałowym? Tak. Przebrałaś się jakoś? Nie. Dzień dobry, pozdrawiam mamę. Hej mama. Podobały się różne zabawy, typu na przykład bal, sport i takie różne. A w dniu sportu jakie mieliście konkurencje? Co musieliście robić? Na przykład rzut lotką, skakanki, w worku skakanie. No bardzo się cieszymy, że byli z nami wolontariusze, bardzo się cieszymy się, że byli harcerze, bo prowadzili fajne zabawy, wspomagali nas tutaj bardzo dzielnie. Myślę, że w ogóle tegoroczne ferie były bardzo udane. Myślę, że dzieci są zadowolone, jak widać. Mieliśmy moc atrakcji, były właśnie gry różnorodne, był bal przebierańców, byliśmy w terenie, nie wiem, czy wspominaliście, byliśmy w parku na podchodach. Dzisiaj mamy okazję być tu właśnie w Kalinie, w ośrodku, także moc atrakcji. Myślę, że przyjemna atmosfera, w ogóle fajne dzieci, fajni harcerze, bardzo miło. Na dzieci czekał rozpalony grill i pieczone kiełbaski, także gorąca herbata. Pilska spółdzielnia zaproponowała na ferie bardzo bogaty program. Dzieci wróciły do miasta po 2 godzinach, zadowolone, rozbawione i trochę przemarznięte. Stowarzyszenie Open Art przyzwyczaiło już swoje wierne audytorium do ciekawych koncepcji i ich kreatywnych realizacji. Saloniki poetyckie już od pewnego czasu przygarnęło Pilskie Muzeum imienia Stanisława Staszica. Tutaj słuchacze mają co prawda mało miejsca, ale rekompensatą jest wyjątkowa atmosfera tych wnętrz. Ostatni salonik był nietypowy. Mało poezji, więcej muzyki i poezji śpiewanej. Autorami tej niespodzianki był duet gitarzystów i wokalistów. Jesteśmy duetem. Karol zgodził się jako instrumentalista razem ze mną zrobić materiał, który ja napisałem, on obrobił muzycznie. Nazywamy się Absent i robimy właściwie coś, co lubimy. Może i to wszystko. No Karol jest tutaj instrumentalistą i super gitarzystą. Ja to jestem od udawania, że śpiewam. Piotr się zgodził powierzyć w moje ręce gitarę do swojego materiału, w związku z tym staram się stanąć na wysokości zadania i spowodować coś, co będzie. Nie oficjalnie. Dla ucha strawnie. Nie. Tak naprawdę to się nudzi, tak naprawdę to się nudziliśmy potwornie i stwierdziliśmy, że trzeba coś nagrać. Zrobiliśmy sobie taki materiał, to nazywa się Naszyjnik dla nieznajomej. Oficjalna wersja dla mojej żony mówi, że to jest dla potencjalnych nieznajomych. Napisanych jest 12 piosenek, z których każda z piosenek to oddzielny kamień i traktuje o osobnej nieznajomej. Autorskie teksty i muzyka zaskoczyły wymagających słuchaczy, dając im chwilę zadumy, radości, przemyśleń, także zachwycania się poziomem wykonawczym tego oryginalnego duetu. Wydaje się, że oto narodził się bardzo ciekawy projekt muzyczno-słowny. Jak zapewniają wykonawcy, to dopiero początek. W zanadrzu mają dużo nowych pomysłów. Życzymy powodzenia i czekamy na kolejne produkcje i równie ciekawe spektakle.